strzał po długim rogu, ale jednak obok słupka. Jeszcze raz ta akcja przeciw sobie dwóch kolegów z reprezentacji do lat 20. Kopacki kontra Paluszek. Nie zatrzymał tego Paluszek, ale ostatecznie gdzieś tam po rykoszecie, po muśnięciu piłkarza Skry. Rzut rożny dla Arki Gdynia. Już jest dośrodkowanie Adamczyka. No niepewna ta interwencja Kosa. Co tu się zdarzy? Czy będzie rzut karny dla Arki? Tak, tak właśnie pokazuje arbiter główny. I żółta kartka dla któregoś z piłkarzy Skry. No całe to nieszczęście zaczęło się od interwencji Mateusza Kosa. Niepewne wyjście. Pamiętamy, że na początku tego meczu no troszkę podobna sytuacja z udziałem Paluszka i Krzepisza. Wtedy sędzia uznał, że nie ma gola dla Skry, bo piłkarz Skry faulował, a tutaj jeszcze raz popatrzmy. No Kos, tutaj na pewno faulu nie było. No tutaj tak na plecy Dobrotki się rzucił golkiper Skry Częstochowa. Zdaje się, że to uznał arbiter za przewinienie. Spowodował upadek Aleksander Paluszek, ale to on chyba tam za protesty, a nie za sam fakt przewinienia, bo tak jak mówię, raczej tutaj ta jedynastka to ewentualnie za faul Kosa na Dobrotce. A żółta kartka oczywiście dla Paluszka. Jeszcze trwa dyskusja, jeszcze cały czas trwa naradzanie się VAR-u. No i jest rzut karny. Jeden karny już w tym meczu mieliśmy. Przypominam, na początku drugiej połowy Kwietniewski wypracował jedenastkę, ale potem jej nie strzelił. Obrona Kacpra Krzepisza przy, dodajmy, no, słabym uderzeniu strzelca. A teraz Hubert Adamczyk przed szansą na trzeciego gola dla Arki, a drugiego gola swojego w tym spotkaniu. 89. minuta. Hubert Adamczyk jest! I Arka ma 3, a Skra tylko 2. Jest prowadzenie Arki Gdynia w 89. minucie po strzale rzutu karnego Huberta Adamczyka. Hubert Adamczyk, a tu jeszcze raz wracamy do tej sytuacji z faulem. Przewrócił Dobrotkę, Mateusz Kos. Też faktem jest, że Dobrotka wcześniej pozbył się piłki. To przewrócenie obrońcy Arki Gdynia było już po tym, jak piłka nie była przy nodze Słowaka. No ale jednak sędzia uznał, że to było przewinienie, no rzecz jasna, w polu karnym w tym wypadku, a za to należy się rzut karny. Adam